Wszystkie gumy w zasadzie są uzbrojone, wszystkie w cierpliwość do tych naszych polskich ryb, co prawie nigdy nie chcą brać. A tak naprawdę to taki set z już uzbrojonymi gumami jest bardzo niepraktyczny. No wiadomo, no, długość haka dobierasz do długości gumy, ale ciężar główki dźgowej dobierasz do głębokości łowiska, do nurtu, jeśli występuje, do tego jak ta guma ma się zachowywać, jak szybko ma opadać. Lepiej mieć więcej główek dźgowych, a mniej gumy, sobie tak już dobierać i eksperymentować, i tak skomponować zestaw, aby tego drapieżnika skusić do brania, niż być już na coś skazany. Ja tak przynajmniej uważam. No taki secik, jak, o którym Ty mówisz, no to jest NM 19 mm. no Są to tak maciuteńkie gumki, że ich nie ma za bardzo jak inaczej uzbrodzić, dlatego już są w gotowym secie. No na to łowić sobie okonki, płotki, jakieś kresnopiórki, leszczyki, krąpiki. Jest też wersja z ogonkiem twisterka, też w uzbrojonym secie, ale jest to naprawdę jakieś odstępstwo od reguły. A jeśli nie potrafisz zbroić gum, to zapraszamy Cię tutaj do Zadziorka. Przyjdź, my Ci dobierzemy długość haka do wielkości gumy, pokażemy jak to uzbroić, wytłumaczymy jak dobierać ciężar główek dźgowych. Oczywiście wszystkich gum nie uzbroimy, ale na pewno pokażemy jak to zrobić, abyś się już nauczył i był nad wodą samowystarczalny, bo to jest najważniejsze. Pozdrawiam i miłego dnia.